Cześć i czołem, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Dzisiaj, słuchajcie, nietypowo, bo mam remont w domu, siedzę między mikrofalą a czajnikiem i chlebakiem w jednym pokoju, który jest w miarę, ale to w miarę zdatny do użytkowania. I gram w ETS-a. Uznałem, że to jest taka jedna z gierek, które można w miarę spokojnie pograć, ponagrywać, porobić jakieś krótkie trasy. Czekam na kebab, więc niedługo też będę musiał pewno spadać, żeby go zjeść. Jest niedziela i jak dobrze pójdzie, to myślę, że nagram dzisiaj jakieś 2-3 odcineczki, żeby wam je wrzucać na początku tygodnia. Czasu nie mam nagrań, nie mam czasu na nagrywanie, nie mam też warunków na streamowanie. I chyba takie nagrywanie odcineczka raz na jakiś czas, jakiejś szybkiej traski, oczywiście, jak to ze mną bywa, bezwypadkowej, będzie najlepszym wyjściem. Mam, słuchajcie, tylko szybkie zlecenia w tej chwili dostępne, bo jestem, że tak powiem, w początkowym etapie gry. Garaż. Mam jakiś garaż, nawet nie wiem w którym miejscu, chyba w Warszawie. Nie wiem, jak to sprawdzić, szczerze powiedziawszy, w tej chwili, bo nie mogę się nigdzie przenieść. Tak, no może kupić pierwszą ciężarówkę, żeby to zrobić. Ale na razie i tak muszę zrobić szybkie zlecenia, bo plan jest taki. Nie wiem, czy dobry, nie wiem, czy zły, ale jest taki, żeby, słuchajcie, no może być Kraków. Plan jest taki, żeby pierwsze to zrobię, to zakup ciężarówki i jak kupię tą ciężaróweczkę, to kupię do niej kierowcę i tak będę grał, czyli ja będę na razie starał się robić te szybkie zlecenia i rozwijać swoją postać. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, mam skłonności do wypadków, tak? Czasem jak jadę, to mnie jakaś ciężarówka wyjedzie, albo jakiś słup, albo barierka się pojawi, nie wiadomo skąd. I uznałem, że tak będzie po prostu troszkę lepiej i tak będzie troszkę bezpieczniej. Nie, coś mi świruje komputer i ETS-ik. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, zaraz zobaczymy. Dobra. Ustawmy sobie wszystko, podgłośmy trochę grę. Powinno być spoko. Na razie nie zamykam jeszcze drzwi, słuchajcie, więc może być słychać pralkę, która stara się uprać mi ciuszki. Wynika to z tego, słuchajcie, że no, czekam na ten obiad, niedługo może dojechać i nie chciałbym że biorąc mój i czasem znajdzie się jakiś trolik, to jest słabe. Jakoś tak myślę, że jestem sam. Też nietypowa pora, wiem, że chłopaków nie ma, że nie mogą. Też grać, więc pogramy na singlu. Są to tylko odcinki. Będziemy starali się tą postać rozwijać i jakoś w miarę przyjemnie ten gameplay poprowadzić. Szczególnie, że tak naprawdę myślę, że jeszcze około 2 tygodnie będę w takim rozkroku, czyli bez możliwości streamowania, bez możliwości grania. I to jest jakby smutny fakt. Po 2 tygodniach mam urlop, więc też nie będę grał. Także no, te wakacje będą takie nietypowe, bo raczej bez kumyków, bez grania. Mimo, że będę
normalnie pracował, to będę jednak wracał do domu i raczej sprzątał po ekipie albo robił inne dziwne rzeczy, więc grania będzie mało. A że teraz się jest niedziela, że trafiło się troszkę możliwości do. A jak już zapłaciłem mandat, to jadę. Tylko sprawdźmy. Co to mandat? Za 3 miesiące, dzień dobry. Dzień dobry. Za co? Za czerwone światło. Proszę pomóc ci kierunkowskazach. Kierunkowskaz nawet włączyłem jeden. Jeden. Włączyłem. Co tam, Stefcia, słuchaj ciekawego? A nic, no, wbiłam na twój odcinek, który już nagrywasz. Ty się No pokażę. widzisz. Znaczy, no, chyba da się usłyszeć, nie się pokażesz. No tak, to mnie chodziło. No dobrze. Co tam oglądałaś? Bo napisałeś mi SMS-ka, że oglądasz film. Jestem ciekawy, która część pamiętnika kardiologa to była. Znaczy, pamiętnik kardiologa jest dawno przeczytany. Natomiast oglądałam Czarownicę 2 na HBO leciała. Czarownice 2, to chyba nie Tak, kojarzę. z Angelina. Chyba nie kojarzę, ale jakoś mi nie żal. Angelinę Jolie kojarzę. To jest typowo taki film dla dzieci, dla mnie wiekowo, znaczy może nie wiekowo, ale mentalnie pasuje idealnie, no to Oczywiście. wiadomo. Zagłosowano już? Bo dzisiaj 12 lipca są wybory, tak jakbyś nie wiedział. Tak, wiem. No. Coś mnie tu przerwało. Nie wiem, że dzisiaj 12 i No. no. Misza wybor to jest, nie mogę powiedzieć. Ale możesz powiedzieć, czy zagłosowałeś? Słucham? Możesz powiedzieć, czy zagłosowałeś? Ja nie pytam Nie, się, jak nie mogę głosowałeś. powiedzieć. Nie jest misza Nie no, to czy się głosowało nie jest tajemnicą wyborów. Tajemnicą wyborów. Boże, nie umiem po polsku mówić, chodzi mi zwykle. śmieję się, śmieję. Uwaga, tu będzie strasznie, bo nie zagłosowałam, bo nie zdążyłam ogarnąć sobie tego. Faktycznie, no, całe życie przed tobą nie zagłosowałaś. Świetnie. Jak mogłaś? Bo teraz jesteś w UK czy w Polsce? Tam? Jesteś w UK czy w Polsce? A tego nie mogę powiedzieć na odcinku. O Boże, to napisz na odcinku. To powiem prywatnie. A to jest tajemnica? Słucham? Czy to jest tajemnica? Tak, Boże. dokładnie, to jest tajemnica. Ależ te kobiety są tajemnicze w dzisiejszych czasach. No jak? Ale przynajmniej lepiej mnie słychać, no. Tak, no, ale jak nic nie mówisz, to co z tego? Przecież mówię cały czas. Pamiętaj o kierunkowskazach. Jeszcze raz? Pamiętaj o kierunkowskazach. To jest jeden prosto przez to. I o tym, żeby zatrzymywać się na czerwonym, a nie jechać. Myślałem, że zdążę. Kurczę. Jak każdy kierowca, nie? No. Nie, ja bym się zatrzymywała na tym czerwonym. Ty byś się Tak mi się zatrzymywała na daje. zapas. No? Ty byś się zatrzymywała na zapas, moja droga. Dokładnie. Bo wiesz. Do Krakowa jadę z Warszawy. To trochę daleko, a co wiedziesz? Ja weź nawet nie patrzyłem, poczekaj. Zbiornik. Chyba Jaki pusty. zbieg? No chyba pusty zbiornik. Bo ja teraz nie mam nawet ciężarówki własnej, tylko tak. Bo to zacząłem po prostu od zera grać. Bo uznałem, że na tamtym sejwie granie, gdzie po nocy mi przychodzi 3 miliony euro, to nie ma sensu żadnego. No w sumie to. Więc mam nowy, zupełnie nowy profil i chcę sobie zagrać w ten sposób, że ja będę sobie robił fajne, ciekawe trasy na szybkich misjach, a pierwszą ciężarówkę kupię dla pracownika, nie? Będzie sobie jeździł, a ja będę jeździł tak, szczególnie, że jeszcze nie muszę naprawiać ciężarówki, nie? Więc będą duże oszczędności. Tak. Nie, w sumie dobrze, że dla pracownika, bo jeździć nie umiesz, no to nie dziwne. O, poczekaj, obiad jedzie, zaraz wracam. Dobrze.
Przyszedł kebab. Kebab z wołowiną i ostrym sosem. Słuchajcie, jadę. Pyszny kebabik. Nie będę mógł teraz się skupić na jeżdżeniu. No nie wierzę po prostu. Co nie wierzysz? Nie wierzę. Dlaczego kebab? A dlaczego nie? A dlaczego tak? Bo jest dobry. Ja dzisiaj miałam rosołek. Nie mam lodówki. Nie, lodówkę mam. Nie mam piernika, żeby to się gotować. Mam tylko mikrofalę. A w mikrofali też się da coś ugotować. Parówki, tak, to właśnie danie jem. No. Ale wziąłem największy kebab, bo obliczyłem kalorie i będzie 2000. Nie jest tak źle. Tylko muszę go zjeść na dwa razy. Zamiast opiekanych ziemniaczków albo czegoś wziąłem ryż, bo mam mniej kalorii, a się zapcham, więc wszystko jest obliczone. No, to chociaż tyle. A ja dzisiaj rosołek miałam, będę miała schabowego, ziemniaczki i pizzerii. Mogłabyś zaprosić schabowego. Nie, nie. Masz kebaba. No to, bo nie wiedziałem, że robisz schabowego, to bym zjadł. Nie ma. O, mandat dostałem, świetnie. No, brawo, brawo, to pewnie za tego kebaba. Nie, za prędkość. Przekroczyłem prędkość o 35 na godzinę. Jeszcze jeden mandat, świetnie. No brawo, brawo. Ty nie myślisz o tym kebabie, mówię ci. Ale nie mogę, bo on tak jest koło mnie tutaj obok, na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę kusi. No to mam pomysł. Zatrzymaj grę i zjedz kebaba. Nie, bo mam trasę. No, trasę możesz zrobić zawsze. Nie no, wytrzymam go też. Ale kebab jak wystygnie, to już taki dobry nie będzie. Ja tego jem na dwa razy, wiesz? No wiem, ale ten pierwszy raz chociaż niech będzie taki ten... Tak, pierwszy raz już za mną, stawcie. Słucham? Pierwszy raz już za mną. Nie no, spokojnie, ja to wszystko sobie ogarnę. Myślę, że tą trasę skończę i przerwę na chwilę nagrywanie. I potem dopiero wznowię. I potem zjesz i wznowisz. Tak. Ale jak już jadę, to jadę, bo tutaj też czas się liczy, nie? Mhm. Ale przecież jak trzymasz sobie rozgrywkę, to czas nie leci. Leci. Ale to co, ty na serwerze jesteś? Nie, na singlu też leci. Musiałbym zapauzować w grę. No tak. Właśnie, o tym mówię, żebyś zapauzował sobie. Szkoda życia. No jak leci? No nie powinien lecieć czas, no, jak zapauzujesz. Ale jak jesteś w misji, to leci w trasie. Ale to jest głupie. No dlaczego głupie? No a jak się jedzie z samochodem, to leci czas, czy nie? No ja wiem, ale to jest gra. Nie, to jest życie. Nie, no to jest gra i po to gry, żeby sobie wybrać do ciemności i zapauzować, kiedy potrzeba. Nie. No chyba, że to online, to wtedy co innego. No. To jest życie, to nie jest gra. To jest gra. Co ty, przecież autem nie jedziesz w tym momencie. No już mam dosyć jeżdżenia autem trochę. Co? Już mam troszkę dosyć jeżdżenia autem, wiesz, bo... Ostatnio sporo jeździłem i mi się nie chce. I tu też zresztą żona przyjedzie ze szwagrem, bo on do pracy, a potem muszę ją zawieźć. Bo my tu mamy tam mierzenie kuchni, nie? Urwało mnie. Jutro mamy stolarza, będzie nam robił, zbierał wymiary kuchni, nie? Kurczę. Mikrofon łapie mi dźwięki ze słuchawek. Widzisz, jaka magia? Tak. Znaczy magia nie magia, po prostu za blisko słuchawek jest mikrofon. Zostało 20 km do końca. To powodzenia. I przerwa na kebaba będzie. Thank you.
Dzisiaj coś streamujesz, czy nie? Słucham? Czy dzisiaj streamujesz, czy nie? A właśnie nie wiem. Zastanawiam się. A na czym to miałam w sobotę streamować, ale nie wiem, czy dzisiaj mi się nie będzie chciało. W sensie jakoś tak mi się chce i nie wiem właśnie, czy to zrobić, czy nie. No jak dzisiaj chcę to zrób. No tak, ale ja chcę też regularnie to robić, a nie, że potem wyjdzie tak jak z innymi rzeczami. Z regularnością, to jakby jak zrobisz coś więcej, to nie ma tak wpływu na regularność, no to lepiej nawet. No znaczy ja wiem. Jak sobie narzucasz harmonogram, to się go trzymaj, ale myślę, że nikt się nie obrazi, jak zrobisz więcej, a nie mniej. No tak, ja wiem. Ale też nie chcę, żeby to wyglądało tak, że nagle zrobię po dwa na przykład, bo muszę tak będę chciała, a potem przez trzy miesiące nic. Tak z vlogami. No dokładnie. Właśnie dlatego nie chcę tego robić z tym, no też. Dobra, dojechałem, słuchajcie. Brawo! Dojechałem, przyjechałem, więc dajcie mi chwilkę przerwy i zaraz, dla was to zaraz, a dla mnie za jakieś 15 minut do was wracam. Brzuszek pełny, najedzony, więc witam was ponownie. Stefcia mi już powiedziała wszystko, czego nie chciałem mówić na live'ie. Także szczegóły wam podam oczywiście na brief, nie jak do mnie napiszecie. Nie ma żadnych szczegółów na brief, nie. Zgodnie z umową, poczekajcie, poszukiwani kierowcy z własnym sprzętem, czytam wiadomości. Dobra, to ja nie przeszkadzam. Bo bank chce mi dać pożyczkę. Nie bierz, bo okradną cię. Zobacz. To tutaj raczej mnie nie okradną, ale nie wezmę je z tego powodu, że nie chcę jeszcze jej brać. Gdzie możemy jechać? Słuchajcie, mamy kiełbasy. O! Słuchajcie, kiełbasy do Szwecji. To jest chyba zacny cel, prawda, Stefcia? Dawaj kiełbę. Będzie manik i będą kiełbasy do Szwecji, w tym przeprawa promem. No myślę, że to jest zacny cel. Tak. Zjadłem kebaba, więc takie kiełbasy do Szwecji jako deser idealnie. Jedziemy. Dokładnie. Tymczasem ja zaraz wracam. Dobrze. Zaraz zwracaj, a my jedziemy do Szwecji. I tak myślę, że to będą dwie trasy. Tamta będzie Warszawa-Kraków, potem teraz Warszawa Karlslund, czy jakoś tak się nazywa ta miejscowość? Poczekajcie. Karlskona. I tam pośmigniemy i będziemy kończyli. Ja chwilkę powiadomo, odpocznę sobie po obiedzie. Muszę troszkę jeszcze pozrywać paneli i płytek. I podejrzewam, że tak za mniej więcej 40 minut zacznę kolejne nagrywki. Wypiję herbatkę jeszcze, żeby się w brzuszku wszystko ładnie ułożyło. Dobra, jedziemy. Najważniejsze, żeby naczepą nie zawadzić, wiadomo. Dobra, jedziemy. Stefcia nie widzi, nie? No jedziemy, jakaś dyszka powinna nam wskoczyć. No kiedy? Tak ja już o tym kiedy cię myślę. No potrzebuję. Pierwszą ciężarówkę, jaką kupię, to będzie jakaś byle jaka, tak myślę. Jakaś byle jaka ciężarówka. Więc podejrzewam, będzie jakieś Iveco. Za 100 tysięcy.
i kierowca. No ale wiadomo, że do tego trzeba mieć troszkę kasy jednak, żeby w takie życie się bawić. Myślę, że taka dyszka w kredycie to będzie to, czego nam, słuchajcie, potrzeba, z tego względu, że znaczy dyszka w gotówce. No trzeba jeszcze tak wynająć kierowcę, no i wypadałoby mieć troszkę kasy, że tak powiem, na zapas. Żeby sobie spokojnie, spokojnie ciułać. Mam dylemat, bo nie wiem, czy może kupić samemu tą ciężarówkę, czy pracownikowi. Ale myślę, że tak naprawdę gdzież pracownik będzie zarabiał, tak? Ale na tych szybkich misjach na razie mogę zarobić. I zawsze jakaś dodatkowa kasa z tego przyjdzie, bo i tak będę jeździł. I tak, a jadąc w ten sposób, czyli jadąc właśnie ciężarówką wypożyczoną na szybkim zleceniu, po prostu troszkę zaoszczędzam kasę na naprawy. Wydaje mi się to niegłupim pomysłem. A jeszcze właśnie, muszę też skończyć po tej trasie, bo przecież muszę pranie rozwiesić. Tragedia, słuchajcie. Tak naprawdę mam bardzo dużo roboty do zrobienia, a czasu w sumie nie ma tak dużo, jakbym chciał, żeby było. Teraz nie powinien wskoczyć drugi level. Więc wydamy jakiś, nie wiem, wartościowy ładunek czy coś. Bo nie chcę na razie robić długich tras. Wydaje mi się, że robienie na tym etapie długich tras nie ma większego znaczenia. Dodamy sobie jakiś wartościowy ładunek i będziemy po prostu tak jechali ciągle według cena według dystansu, czyli żeby tak jak najwyższa była cena za kilometr i będziemy takie krótkie traski robili. Bo to też mi pozwoli łatwiej tą długością odcinka tutaj dyrygować, czyli takie dwie krótsze traski, tak po 500 km to będzie jakieś pół godzinki i będziemy chyba na razie w granicach tej Polski i okolic Polski podróżować, może jakiś Tallinn, bo to też są fajne rzeczy, kraje bałtyckie mają dosyć ciekawą mapę. Tutaj trasa wygląda na długą, ale też pamiętajcie, że mamy tą przeprawę promową, która nam powiedzmy te 150-200 km trasy odejmuje. Tak jadę w miarę bezpiecznie, ale szybko, staram się nie wywalić. Jakiś włoski makaron tutaj widzicie skręci. Brakuje mi trochę, słuchajcie, nagrywania, ale mam też świadomość, że nie mam kiedy tego robić i to mnie jakoś tak trzyma tej myśli. Zwróćcie uwagę, bo może nie wiecie, tak, że ja powiedzmy, żeby troszkę oszczędzać czas, na 6 do pracy jeżdżę. Wracam po tak mniej więcej 8-10 godzinach do domu, czyli koło 5. I z reguły albo wynoszę gruz, albo wynoszę panele, albo przynoszę płytki, albo przynoszę glazurę, albo tarakotę, albo robię inne rzeczy. I tak naprawdę przez te półtora tygodnia, jak trwał remont, to miałem tylko powiedzmy jeden wieczór, w którym nie musiałem być w Castoramie i czegoś kupować. Więc nie jest, słuchajcie, lekko, ale no, kiedyś ten remont trzeba było zrobić, tak?
To jest też w sumie taki lekki minus tych tras, które są w Polsce, tak? No są wąskie, są kręte. Autostrad w ETS-ie na terenach Rzeczypospolitej naszej kochanej jest dosyć mało, więc to powoduje niestety problemy. Nie wiem, czy na czas tych nagrywek nie lepiej było się przenieść gdzieś tam do Francji czy do Niemiec, ale z drugiej strony popatrzcie, jakie te widoki z makami, ze słonecznikami, z rzepakiem są ładne. To też ma swoje plusy i myślę, że trzeba to próbować docenić. Więc ja troszkę cierpię, ale wam oglądanie może być troszkę ciekawsze. O krówki. Tylko w Polsce takie widoki, zaraz na podgląd. No dzięki. Dzięki. Ja to jechałem po prostu środkiem. A nie pod prąd. No niestety trasy w Polsce do takich należą nie najlepsze. Dla gracza. Bo to, co widzi widz to po prostu mocno myślane, to już zupełnie inna kwestia. O, wjedziemy na autostradę, co oznacza nie mniej, nie więcej to, że będziemy mogli jechać szybciej. Ledwo się udało. To jest fotoradar. Ale przy takich małych różnicach nie powinno być problemu. Fiat Panda, Lunch jak tam była ta mała. Zaraz zobaczymy, co to są za samochody jeszcze. Kurczę, nie pamiętam jak się nazywa ta Lancia tutaj, była taka mała. Kojarzymy się jakaś Ypsilon czy Kappa, ale nie wiem. Trzeba będzie wygooglać. No tak, ale zdecydowanie wielkim plusem jest to, że wjechaliśmy na jakąś przyjemniejszą, szerszą drogę, która pozwoli na rozwijanie prędkości wskazujących na łamanie przepisów. Dobra, już śmigamy. To jest Alfa Romeo, Giulietta, Panda. A to jest ta, na górze była właśnie ta Lancia. Kurczę, nie pamiętam jak ona się nazywa. Dogooglamy zaraz. To będzie plan na ten odcinek. Jak dojedziemy do Szwecji, to sprawdzimy tą Lancię. Albo może przed promem. Bo już jakieś 150 km przejechaliśmy. Myślę, że to jakaś 1/3 trasy. Spowodowanie kolizji. Przestańcie marudzić. No
Tak, ADR-ki dają dobrą kasę, ale nie mogę teraz robić ADR-ków, no bo to jest zły pomysł. Raczej teraz sobie jakieś wartościowe ładunki albo szybkie dostawy odblokuję, bo po tej trasie powinien być pierwszy poziom. Tak w ogóle to strasznie dużo tych ciężarówek. No, trzeba hamować. Bo czuję, że mi tył przeważa. Przepraszam, Hanie, no musiałem coś zrobić. Na razie podczas procesu rozpędzania się jedziemy oczywiście prawym pasem. Potem jak te magno 80 na godzinę przekroczymy, to będziemy jechali już lewym. Będziemy starali się nadganiać zaległości. Oho, pada deszcz. To włącz światła. Światło już włączyłem. Dzień dobry, Stawcze. Teraz włączyłem. Dzień dobry, z powrotem. Dzień dobry, dzień. Tak, dokładnie. No, to co, dalej wieziesz te kiełby, nie? No ciągle kiełby. Nie ubywa troszkę mi, bo zjadam, ale tak, ale ciągle kiełby. Kurde, za bardzo pada, ciężko się jedzie. Właśnie, jak zawoziłem teraz w piątek żonę na wieś, tam do córeczki naszej małej rudej, i wracałem tak o godzinie 10, jeszcze wyjechałem stamtąd, i taka była ulewa, od tarczyna, słuchajcie, ściana deszczu, jechałem 60 na godzinę, nie? Do Warszawy. W takich kałużach, nie? W kolejnych, po prostu tragedia. Umęczyłem się, jakbym dojechał do Zakopanego z Warszawy, nie? Kurde. Jechałem godzinę 15, a normalnie to połowa drogi, nie? A do godzinę 15 to normalnie jadę całą drogę. No jechałem 60 na godzinę, no mówię wam, pod światłami, to tyle maks jechałem. W Warszawie by trochę mniej padało, ale właśnie tak Tarczyn i potem jakieś 30 km to była tragedia, nie? Nic nie było widać, środek nocy, dobrze, że nie było też ruchu za bardzo, ale po prostu ściana wody i wycieraczki na maksa, wiecie, i nie było nic widać. No tragedia. Nawet miałem taki przebłysk, żeby stanąć. Ale mówię, kit, nie będę stawał, bo jak nóż stanę w jakimś zagłębieniu i mnie zaleje, nie? Więc jechałem. A miałem taką przygodę kilka dni temu, dwa tygodnie temu zalało Warszawę. Nie wiem, czy widziałaś jakieś tam filmiki, zdjęcia. To pod blokiem, znaczy pod blokiem, w okolicach mojego domu jest taka trasa, cztery pasy w jedną stronę i tam stał samochód w kałuży, nie? W połowie kałuży, bo go zalało, nie? I już to, jak się wleje przez rury wydechową woda, to już dupa, nie? Więc mówię, nie, no nie będę stawał, ale tak sobie wolno jechałem, żeby tylko nie hamować, nie? Tragedia była. O, dojeżdżam do promu, świetnie.
W sumie nie pamiętam, gdzie tu się jedzie, więc muszę patrzeć tak troszkę naokoło i się rozglądać. Dobra, zobaczmy tą małą lancję. Mamy chwilę czasu. Jak ona się nazywała? Ypsilon. Wszystko jasne. To była lancja Ypsilon, która była na tej naczepie. Dobrze mi się kojarzyło, ale nie byłem pewien. Szwedzkie kiełbasy, słuchajcie. Zostało mi 16 km trasy. A w Szwecji już nie pada, słuchajcie. No cóż, Mareczku, słyszałam, że w Szwecji już nie pada, natomiast ja będę lecieć jak ten deszcz. No to lecę, też tak. Spadam, można by zrobić chwilkę przerwy. I cóż, pewnie za godzinkę, może trochę mniej, znowu odpalę nagrywki, ale to do zobaczenia, może do usłyszenia. Cześć, młoda. Bye, bye. Pa, pa. To jest Kierunkowska, słuchajcie, z dedykacją dla Stefci. No i po tej misji powinniśmy mieć jakieś 12-13 tysięcy euro. I kurka wodna, mam nadzieję, że już będzie mi dane zaraz kupić jakąś ciężarówkę, oczywiście na kredyt. Wydaje mi się to rozsądnym posunięciem, słuchajcie. Niech pracownik, którego będę miał, zarabia na siebie i niech trzepie kasę. Dlaczego nie? To jest tutaj czy nie tutaj? Tutaj. Ten odcinek, słuchajcie, zaraz sobie w międzyczasie zrenderuję, zrobię sobie miniaturkę, opiszę go, przejdę na YouTube'a, zaplanuję, bo mam taką robotę, więc troszkę biurową.
A płytki chyba sobie jeszcze później zdemontuję. W sumie jest to trzecia godzina, tak? U mnie przynajmniej jest trzecia, więc mam troszkę jeszcze czasu na przyjemność. Kurczę, zawsze tak muszę jak gamonik podjeżdżać, no. O, udało się. Udało się, podjechałem. I cóż, to był taki pierwszy odcinek z miniserii ETS-owej. Wejdzie mi zaraz, podejrzewam, poziom, dokładnie, mamy poziom, słuchajcie, trzeci. Mogę wydać punkty. Co tutaj mamy? Do 500 mogę teraz robić trasy, tak? To nie są zbyt duże trasy. Aderki, no kurczę, aderki są spoko. Delikatny ładunek, dostawa na czas. Ale pomyślę, że... że damy sobie jeszcze to, żeby mieli dostawy tuż za granicę Polski. Czyli dodamy sobie jeszcze... To nam da po prostu możliwość jeżdżenia troszkę dalej niż na teren Polski, zawsze jakiś plus. Wąsaty Marek, jak widać, tutaj wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Zobaczymy się, mam nadzieję, jutro na kolejnym odcineczku z Eurotracka. Trzymajcie się ciepło, piąteczka, hej!